jaki efekt tych działań, o których ostrzegaliście w swoim liście, dzisiaj następuje? Bardzo proszę, pan Grzegorz. Trudno powiedzieć, jaki jest efekt listu, bo wiemy tylko, że wzburzył czy zirytował, skłonił do agresywnych działań naszych adwersarzy. Więc mamy nadzieję, że iluś ludziom uświadomił jakieś zagrożenia, ale myślę właśnie, że to jest właśnie, jeśli nie ta droga, nie wiem, czy przez taki list, ale tutaj jakby trochę kontynuując to, co koleżanka powiedziała, trzeba iść z tym przekazem informacyjnym w społeczeństwo i trzeba jakby tym adresatem powinny być też nasze dzieci, ale też my sami, to znaczy my powinniśmy wykonywać jakąś dużą pracę samokształceniową po to, żeby móc z kolei naszym dzieciom przekazywać wiedzę i świadomość tego, co im grozi, bo inaczej, oczywiście to nie jest gwarancja sukcesu, ale muszą mieć świadomość tego, z jakimi oszukańczymi narracjami się spotkają, które mogą i do czego te narracje mogą ich doprowadzić. Dlatego ja staram się być w tym bardzo konkretny, prawda? I tutaj mówiłem o tym rozchwianiu seksualności, więc powiem o wynikach tych badań, które pokazują, że to są badania, które trzykrotnie były przeprowadzane przez Gallupę, które pokazują, to są chyba pierwsze takie badania tak kompleksowe na kolejnych pokoleniach, od pokolenia tutaj Waldka, czyli osób urodzonych przed 45 albo 6 rokiem. Tak, po... się pan... 49. No, przepraszam, a przepraszam. Przed 45 to by się pan nie? Super trzymał. Pomyliłem się, ale w każdym razie od 45 roku, ale... Tak, powojenne pokolenia, jeszcze starsi, prawda? Przez kolejne pokolenia i ta różnica w procentowym udziale osób, powiemy, albo o rozchwianej seksualności, albo o nieheteronormatywnej tożsamości, to wzrosła kilkudziesięciokrotnie, to zależy, bo od jednego, sumując to wszystko, to jest około poniżej 1% do 20-22 nawet procent. Jeśli skupić się na poszczególnych tożsamościach, to liczba gejów i lesbijek wzrosła siedmiokrotnie, to znaczy nie o 10, 20, nie 50%, tylko siedmiokrotnie, czyli 700%. Tak, 700%. O 600%, czyli siedmiokrotnie, prawda? W każdym razie to są gigantyczne zmiany. W tym mamy też zmiany w kierunku transseksualizmu, co owocuje tymi tranzycjami i skutkami już nie tylko psychicznymi, ale fizycznymi, nieodwracalnymi. Przy czym trzeba zaznaczyć, że te z kolei zmiany tylko, jeśli powiem w cudzysłowie, w kierunku homoseksualizmu, one też prowadzą bardzo często do tranzycji, ponieważ bardzo wiele tranzycji, wiele osób homoseksualnych, czy identyfikujących się jako homoseksualne, ulega też jakimś pomyłkom, czy nie wiem, podejmuje próby tranzycji, myśląc, że to jest, że to jest jakaś droga wyjścia, prawda? Już nie chcę wchodzić w ten temat głębiej, ale w każdym razie te osoby homoseksualne też są w znacznie większym stopniu zagrożone tym procesem tranzycji, prawda? Wielokrotnie potem mówią, że one były tylko homoseksualne, a skierowane je na ścieżkę transseksualizmu i tranzycji, prawda? W każdym razie wniosek jest taki, że czy te badania pokazują to, że seksualność naprawdę można zaburzyć, i to jest o tyle ważny wniosek, że
nazwijmy to, oficjalna narracja, często też przekazywana w szkołach w ramach tej edukacji i seksualnej, rzekomo antydyskryminacyjnej, jest taka, że tego się nie da naruszyć, na przykład orientacji seksualnej, że to jest niezmienne, że to jest kwestia genetyki, to dziedziczności. Dokładnie tak uzasadnił to sąd w dwóch naszych procesach, że my nie mieliśmy racji, skłamaliśmy, ostrzegając przed naruszeniem czy rozchwianiem orientacji seksualnej, ponieważ, jak stwierdza Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, ta ilość czy odsetek osób homoseksualnych w społeczeństwie jest stała i wynosi około 5%. Jeśli porównamy to z tymi badaniami, o których powiedziałem, to mamy w ten sposób, że konfrontujemy dwa wykresy. Jeden wykres faktycznych badań, który wygląda w ten sposób, i twierdzenie towarzystwa, które wygląda w ten sposób. To się, rzeczywistość nie zgadza się z tą teorią, ale taka teza powtarzana, że nie da się tego naruszyć, uspokaja między innymi rodziców. Ona jest pokazana, to nie można nic z tym zrobić, prawda? Nie, takie listy czy wszystkie ostrzeżenia są niepotrzebne, głupie i kłamliwe, bo nic się tutaj, żadnej szkody dziecku nie można zrobić. Tymczasem te badania pokazują, że tą szkodę można zrobić, no i najwyraźniej się robi. I to jest ten problem. W związku z tym wydaje mi się, że także dzieciom trzeba to pokazywać i mówić o tym, ja swoim dzieciom o tym mówię, że to jest coś, co mogą jakieś próby, z którymi mogą się spotkać, i żeby były na to przygotowane. Można też to powiedzieć bardzo obrazowo. To jest mniej więcej tak, jeśli chodzi o tą narrację, to jest taka narracja typu możesz być kim chcesz, prawda? Dlaczego? Bo ktoś, kto ci zabrania być tym, kim chcesz, to jest jakiś opresor, który cię uciska i nie pozwala być. Takie hasło było modne kiedyś, rób ta też, co chce. To rób ta, ale możesz być czym chcesz, prawda? No to... A to jest w gruncie rzeczy, to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, to byś możesz... Głębsza sprawa. Ja to porównuję często do sytuacji, gdybyśmy komuś powiedzieli, przecież jeśli chcesz być ptakiem, możesz być ptakiem. Stań na dachu tego wieżowca i skacz, leć, prawda? I w gruncie rzeczy tranzycja jest taką propozycją, tylko jakby skutki nie są tak natychmiastowe, jak w przypadku tego eksperymentu z poczuciem się ptakiem. I trzeba taki przekaz dzieciom podawać, młodzieży, że to jest tak naprawdę coś, co ma ich zniszczyć. No przed tym ostrzegał nasz list, prawda? Nie wiem, czy jeszcze o liście może warto powiedzieć, ale może... Ja chciałem zadać kolejne pytanie właściwie. Tak. Mówimy dużo o tych zagrożeniach, a jak możemy odwrócić ten trend? To znaczy, co możemy zrobić, żeby mówić pozytywnie na temat miłości, na temat budowania piękna, na temat budowania relacji? W jaki sposób my możemy jakby promować te nasze działania, które mają chyba największy sens pod względem również kształtowania tych młodych ludzi? Tak, to wprost. Trzy paragrafy kodeksu katolickiego, Katechizmu o tym mówią, jaki mamy mieć stosunek do homoseksualisty, kim jest homoseksualista. I niesamowity tam jest zapis, że homoseksualista ma prawo przyjmować komunię świętą. I to jest największa oznaka miłości, że ich my nikt nie wykluczamy, prawda? Że orientacja seksualna nie wyklucza człowieka życia z sakramentami. Ale ja chcę być, co koleżanka powiedziała, bo tak dbanie, co zrobić, dlaczego się stało. Wiemy, dlaczego tak się stało, ale co należy zrobić? Po prostu, pierwsza rzecz, święta zasada, nie bać się polityki, w politykę wejść. Gdybyśmy my usłuchali w 1981 roku, ja za chwileczkę Państwu ten tekst przeczytam, żeby nie pomylić się, co napisał Wac Hortacy Familiaris Consortio Janem Paweł II o polityce, która dotyczy tego tematu, o którym my teraz rozmawiamy. Myśmy po prostu zaniechali, bo gdziekolwiek, gdy poszedłem do biskupa, do kogokolwiek, przestań politykować, nie wchodź. A ja Państwu coś przeczytam. Jaki grzech ciężki popełnił naród polski? Nie tylko.
to ja powiem tak, jak pan ludzie szukał, że ostatnio spotykam się z dosyć odmienną kwestią pośród biskupów, którzy przychodząc, nawet rozmawiając z nami, to za każdym razem nawet tego nie robią oficjalnie, bo oficjalnie starają się być, ale mówią, że jak najbardziej zachęcają świecki do tego, żeby się angażować. Także może następuje jakaś zmiana. Tak, ale no więc tak. To dobrze, bardzo proszę o odczytanie. I biskup Gądecki, wszyscy biskupi otrzymują ode mnie tą króciutkę. To jest papier z konsorcjum o zadaniach społecznych i politycznych. To jest punkt 44, ja go troszeczkę skróciłem, żeby wyciągnąć. Co powiedział Jan Paweł II? Choć społeczne zadanie rodziny wyraża się przede wszystkim w dziele prokreacji i wychowania, w którym jest ona nie do zastąpienia i nie może z pewnością do tego jedynie się ograniczyć. Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej. Rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadomić własną rolę współtwórców tak zwanej polityki rodzinnej oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa. W przeciwnym razie te rodziny pierwsze padną ofiarą tego zła, na który patrzyło obojętnie. Proroctwo. I teraz co? Z tym mam do czynienia. I kiedy pisałem pracę magisterską jako już emeryt, nie? Bo nie miałem czasu wcześniej, musiałem dzieci wychowywać, odkryłem prawdę niesamowitą, że to nie są w ogóle słowa Jana Pawła II. Absolutnie. To jest apel Soboru Watykańskiego II o przezwyciężeniu etyki indywidualistycznej w rodzinie, Gaudium Express, rozdział 46. Słuchajcie, i kiedy to wszystko się zagłębiałem cały czas, między innymi wszedłem w politykę, do Marka Jurka się zgłosiłem, że chcę działać, nie? Powiem wam szczerze, wszędzie dostawałem baty. W kościele, w rodzinie, na początku nie, ale teraz już dostaję, bo oni mówią, moje dzieci dorosłe, które mają dorosłe dzieci, moje wnuki studiują, mówią, i po co to ci tato było? Zobacz, zostaliście z Grześkiem sami. Stowarzyszenie legło w gruzach. Mimo, że walne zgromadzenie podejmuje co roku uchwałę wspierającą nas, że robimy dobrze, żebyśmy trwali w tym, to jednak przyjdzie moment, kiedy wysłanie tych listów będzie nas kosztować 196 tysięcy. Poprzednie wyroki były 7 tysięcy, 3, 4, no to dzięki Radiu Maryja, jeden alert i tak zwane mochorowe berety uratowały sytuację. Babcie z takich wsi przysyłali pieniądze, że często po 20, 10, 50 zł, te tysiące się uzbierały, że no łzy mi leciały. I kiedy zrobiłem sobie pierwszy raz w życiu podsumowanie moich członków. Mizerne to były wyniki. Członkowie stowarzyszenia. Oni są tak wystraszeni, ci ludzie już teraz, jak z nimi rozmawiam, nie zaczynają tylko tego tematu i uciekają. Naprawdę. I ja myślałem, że to jest tak, że no, popełniliśmy ten błąd jako naród, nie? Ciągle nas mówi, ja się polityką nie zajmuję, proszę politykować. Proszę Państwa, ja pracuję w tygodniku, idziemy 18 lat. Rozwożę po Mazowszu prasę i rozwożę wszystkie wasze plakaty, jakiekolwiek są imprezy, przepraszam, tak nazwę, czy różaniec męski, czy marszczek, ja wszędzie rozwożę, a mnie nie wolno rozwozić, bo w umowie mam, że muszę mieć zgodę redakcji, ale co to znaczy prawo stanowione i prawo boskie, tak? Bóg mi mówi, mam to robić, no bo muszę dostarczyć każdemu proboszczowi. Żeby wieszać banery, jak mi dało, 47 banerów dałeś mi, nie? Ksiądz Zieliński, mam nadzieję, że nas nie będzie słuchał. Nie szkodzi, niech słucha, ja się tego nie boję. Więc wieszałem proboszczom przed płotem. Wychodzi proboszcz i mówi, jakim prawem to pan wiesza? Bo jestem właścicielem tego płotu. Pan? Ja co, nie płacę podatków na tasce? To twój kościół jest? Nasz. Mój.
Mam syna kapłana i wiem, co mówię. I ta szczęka opadła. Dobrze, to niech pan montuje dalej, nie? Tylko w jednej parafii zerwano banery, które zerwał ksiądz. Inni się nie odważyli, mimo że bez ich zgody na wydrę wieszałem. A spróbuj mi, nie to, że wieczorem, biały dzień na jego oczach, bez pytania o zgodę. Ja mam się pytać o zgodę, czy mam być czysty? Ja mam się pytać o zgodę, czy mam iść do nieba? Przecież to jest piekło na ziemi, co oni stworzyli teraz nam. My musimy otwarcie o tym mówić, że prawo boskie, co innego mówić, prawo stanowione. Musimy dokonywać wyborów. Myśmy z Grzeszkiem dokonali wyborów. Zapłacimy na pewno za to taką no, wysoką cenę. Kiedy na mediacji zażartowałem i powiedziałem tak półfrantem, że no jeżeli nas skażecie, to ja całe życie chciałem być misjonarzem. Nigdy mnie gdzieś, zawsze w klasyfikacjach odpadałem. A teraz zamienię to na więzienie, pójdę do więzienia i nareszcie będę się spełniał jako misjonarz, nie? No to ich to widziałem, jak temu człowiekowi mało tu gula z boku nie wyleciała, jak to usłyszał. I chcę, drugi aspekt chcę poruszyć, mianowicie w ostatnim dokumencie, który wyszedł w tym roku w Watykanie, można różnie mówić i myśleć o papieżu Franciszku, ale jest niesamowita deklaracja o gender. Ja dopiero wczoraj to przeczytałem. To jest niepublikowane. Prowadzę księgarnię świętego Zygmunta, więc mam dostęp do wszystkich wydawnictw. Słuchajcie, nie, to jest coś niesamowitego. Najpierw papież mówi o miłości wobec tych ludzi, a później totalny radykalizm. Nie dla gender. Jeszcze nigdy nie widziałem tak mocnego tekstu. I jeżeli w Evangelium Gaudium papież Franciszek mówi, modlę się każdego dnia, aby przybywało polityków katolików. Nie bójcie się polityki, nie? No niech pan pójdzie, panie redaktorze, do kogokolwiek w kościele i pan będzie mówił. Niech pan spróbuje. Ja kandydowałem nie raz. Byłem też radnym. Nie mogłem w swojej księgarni, której jestem kierownikiem, położyć swoich ulotek, bo wylatywał oknem. Albo prowozdar na moich oczach. Boli? A przecież w obronie życia poczętego występujemy. Nasza otwartość na życie na tym polega, że ja bronię tego życia.